Pokonaliśmy Borussię Dortmund aż 5-0. Wygraliśmy z Hearts w Lidze Konferencji. Aktualnie w Bundeslidze znajdujemy się na miejscu trzecim w lidze, tracąc do lidera 3 punkty. 3 punkty, które odrobić możemy już w najbliższym momencie. Gramy wyjazdowy mecz z Lipskiem. I niestety w momencie, w którym ogrywamy w tych najważniejszych starciach z Hearts czy z Borussią Dortmund bezproblemowo te drużyny, tak potem przytrafia się takie starcie jak to z Mainz. Przepraszam, nie z Mainz, tylko z Hoffenheimem. Albo ta nieszczęsna felerna porażka z FC Köln. Ale zapomnijmy o tym, naprawdę. Postarajmy się totalnie o tym zapomnieć i przywoływać do siebie wyłącznie pozytywne myśli. Pozytywną myślą z pewnością nie jest kontuzja Kennetha Taylora, który był już w takim gazie, że naprawdę zacząłem się zastanawiać, gdzie jest sufit umiejętności tego piłkarza. No niestety został boleśnie sprowadzony na ziemię przez ten uraz, który na pewno trochę nam utrudni naszą rywalizację w nadchodzących tygodniach, ale myślę, że mimo wszystko ta ekipa ma wystarczająco dużo jakości. Beniat Turientes. Powiemy mu, że biorę ciebie pod uwagę. Nie gwarantuję mu tym samym gry, ale myślę, że powinien w takim razie Beniat Turientes zagrać i może w takim wypadku właśnie damy Hiszpana w miejsce Berga, a gdy zajdzie potrzeba nieco bardziej defensywnej gry, nieco troszeczkę bardziej zdecydowanego bronienia wyników, wtedy sięgniemy po Berga, czyli po naszego norweskiego środkowego pomocnika. Nie ma co przedłużać, trzeba przejść do starcia z Lipskiem. Ich skład, sami widzicie na załączonym obrazku, jest tutaj sporo zmian, sporo nowych nazwisk i co jest dla mnie pewną zagadką, to, że Loïs Openda nie jest w wyjściowym składzie przewidywany, chociaż mam wrażenie, że to jest tylko ten przewidywany skład i to na razie może być pewnego rodzaju farmazon. Weźmiemy udział w konferencji prasowej, żeby zmotywować nasz zespół już tak na 100, na 200% nawet bym powiedział, więc teraz powiedzmy, że presja jest nam niestraszna i dodatkowo, że chłopcy mają wszystko. Wszystko, absolutnie wszystko, by wygrać. Jestem o tym absolutnie przekonany. Co do formy Lipska, oni aktualnie znajdują się oczywiście na miejscu czwartym. My znajdujemy się na miejscu trzecim. Zaraz bym nawet zweryfikował, jak wygląda dokładnie ten dystans punktowy między nami. No jest tych oczek sporo, ale my musimy pamiętać, że gramy na wyjeździe, jedziemy na trudny teren. Borussia i Leverkusen już swoje mecze wygrali. Jeżeli chcemy im dotrzymać kroku, musimy też w tym starciu zagrać na 100, na może nawet i 200%. A wiecie, kiedy najlepiej jest zagrać na 200%? Wtedy, kiedy wykonacie dobrą sesję treningową, na przykład precyzyjnymi karnymi, gdzie to podboostujemy te mocne strzały zarówno u Linusa Jansena, który o zgrozo rozwinął się już na 89 punktów overalla, jak i u Lesleya Ugochukwu. Moi mili, w ostatnich odcinkach widziałem też to, że w komentarzach zaczęliście się przychylać do mojej opinii, że faktycznie zbudowaliśmy niesamowitą ekipę w Schalke, ale to Schalke już teraz nie potrzebuje ratunku. Już teraz stworzyliśmy z królewsko-niebieskich topową ekipę w Bundeslidze, która z mądrą głową i mądrym zarządzaniem będzie grała na wysokim poziomie jeszcze przez długi czas i mam nadzieję, że dokładnie tak będzie. Dlatego ja nadal podtrzymuję tą moją decyzję o tym, żeby to był ostatni sezon na ratunek Schalke V2 w FC24. Ale, no, mogę się zgodzić, tak jak mówiłem, na ten zakład, że jeżeli byście mieli dobić do końca tego sezonu jakimś cudem, to wydaje mi się absolutnie nierealne. 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale, no to wtedy możemy to przedłużyć. Aczkolwiek na obecną chwilę wydaje mi się, że nie, że lepiej jest to zakończyć, odejść do innego klubu i zdecydować się na zaobserwowanie troszeczkę tak z boku, jak sobie to Schalke poradzi, bo nie wątpię, że poradziłoby sobie bardzo dobrze. Henning Matriciani rozwinięty na 79 punktów overalla. Brawo, 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 wyciągnięcie tego gościa, który zaczynał od 68 czy 9 punktów overalla na poziom 80, gdzie tak jak mówiłem, Henning Matriciani, mimo iż każdy go skreślał od samego początku, no w tym ja, no nie bójmy się podnieść ręki ku górze, każdy go skreślał, on się rozwinął absurdalnie wręcz i ma aktualnie 80 punktów overalla. Jest totalnie topowym grajkiem na pozycji bocznego obrońcy. Zastanawiam się w sumie, jak rozwija się Tobias Rubio, ale to jest temat też do przeanalizowania w innym momencie. Aktualnie najbardziej intrygować i interesować nas powinien mecz z Lipskiem, bo dokładnie z tą ekipą będziemy teraz rywalizować tutaj o kolejne cenne, niezwykle cenne 3 punkty. No jest to dla nas bardzo ważne, żeby wygrać i żeby nawiązać cały czas tę równorzędną walkę. Dlatego skład gospodarzy jest widoczny, był przed chwilą widoczny tam na dole. Z tego co widzę, to faktycznie ku mojemu zaskoczeniu Loïs Openda nie występuje od pierwszej minuty. Tymczasem Rodrigo De Paul, Henning Matriciani troszeczkę zgubił krycie, Patrick Schick piętą. Jezus Maria! Jak to wybronił Elias Posznogą? To jest niesamowite!
Jak chłop się roz... I znowu interwencja Eliasa Posza w 14 minucie. No niesamowity jest Austriak. Naprawdę, wszelkie nagrody, wszelkie zasługi i pochwały czy uznania zasługuje na nie Elias Posz. Sik znowu broni Elias Posz. Niepojęte. Niesamowita forma naszego golkipera. No muszę powiedzieć, jestem zachwycony. I teraz Kamiński, czy on zdoła wygrać ten pojedynek główkowy? Tak się stało. Piłkę ekspresowo rozprowadzają. My natomiast podłączymy sobie tutaj ofensywnych wahadłowych. Henning Matriciani, błąd. Mam nadzieję, że tę piłkę odzyska. Zagrywają do Patryka Sika, Pavlidis. No niestety teraz błędów indywidualnych trochę tutaj popełniliśmy, zaczynając od Henninga Matricianiego, a później niestety Calvin Bassey trochę też to krycie odpuścił. No oczywiście głównym prowodyrem ten, którego na początku oczywiście pochwaliłem, czego robić chyba nie powinienem, nie powinienem chwalić przed zachodem słońca, ale później Calvin Bassey też, prawdę mówiąc, nie popisał się do końca swoją interwencją. Tymczasem Beniat Turientes zagrywa piłkę do Cyrilan Jonge. Ten ucieka na skrzydło, by poszukać wsparcia ze strony Leroya Sané. Leroy Sané cały czas przy piłce. Leroy Sané, jest przy nim Paredes. Co zrobi nasz skrzydłowy? Zagranie do Cyrilan Jonge. Świetnie przepuścił Leroy Sané tę piłkę. Czy zdecyduje się na dośrodkowanie? Jednak do Cyrilan Jonge, może przez środek. Jonge już w polu karnym. Ma tam Linusa Jansena. Co on zrobi? Piętą do Matriccianiego. Ten oddaje do Lesleya Ugochukwu. Turientes powinien zdecydować się na strzał. Rozprowadza jednak tę piłkę na lewą stronę. Na tym skrzydle obecny oczywiście, jak zawsze, Jakub Kamiński. Piłka zagrana do George'a Warnera. Lesley Ugochukwu do Beniata Turientesa. Jakub Kamiński, dośrodkowanie w pole karne, Leroy Sané, ależ gol! 32 minuta, złożył się jak latający ptak. Coś niesamowitego, Leroy Sané kompletuje kolejne trafienie. Spektakularny gol w stylu Karate Kida. Tak to mi się przypomina, mi to właśnie pozę Jadena Smitha z tego filmu Karate Kid z 2010 roku. Nieprawdopodobnie to zrobił Leroy Sané. Cudowne dośrodkowanie Jakuba Kamińskiego. Wracamy do gry. Teraz Cyrilan Jonge. Oni chcą pójść za ciosem. Jakub Kamiński jest w środku pola karnego. Linus Jansen, ale nie zamykał tej akcji nikt. Lesley Ugochukwu. Powiem wam, że Lesley Ugochukwu jest pewnym gwarantem wygranej bitwy o drugie piłki. Przez to, jakim on jest rosłym graczem, jak świetnie wykorzystuje także swoje warunki fizyczne właśnie w takich bataliach jeden na jeden i w tym odzyskiwaniu piłek wybitych, naprawdę jest nieocenioną wartością. Jezu, czy tu nie było... Tu nie było faulu. Co zrobił teraz Erik Martel? To była profesura i George Warner. Popatrzcie, jak sobie nawinął jednego, drugiego. Linus Jansen zabiera tę piłkę. Cudownie zagrywa do Leroya Sané. Tam jest Cyrilan Jonge. On musi dostać tę piłkę, ale Leroy Sané woli indywidualnie. Leroy Sané 2-1! To jest dublet Leroya Sané. Trafia na kilka sekund przed zakończeniem pierwszej połowy. Leroy Sané, no jest niesamowity. Myślę, że każdy, kto spekulował wcześniej, że transfer tego piłkarza to nieporozumienie, już dawno odszczekał, mówiąc kolokwialnie i trochę brzydko, to co wcześniej mówił, ale Leroy Sané nie zatrzymuje się, postanawia to utwierdzić. To była ostatnia akcja tej pierwszej połowy. Nieprawdopodobny jest Leroy Sané. Dlaczego zagraj? Nie chcę grać, absolutnie, w żadnym wypadku. Chcę wznowić ten mecz i oglądać go właśnie z tejże perspektywy. Pavlidis w 19, a później Leroy Sané w 30 i w 45. Tymczasem Cyrilan Jonge, zagranie piłki na skrzydło, tutaj jest Leroy Sané, jest do niego Paredes. Sané podnosi się, nie ma mowy o żadnym urazie na całe szczęście, ale żółtą kartką ukarany, a to jest dobra dla nas informacja, bo będzie mógł coraz śmielej tam wtargnąć w pole karne. Co zrobił Martel? Odepchnął teraz go łokciem, wywalczył tę piłkę, Cyrilan Jonge jednak stracił. Ależ Erik Martel też tutaj urządza sobie prawdziwy koncert gry w defensywie. To jest ostatni sezon w barwach Lipska, Petera Gulasiego. Ale my teraz nie mamy zamiaru robić mu żadnego szpalera, nie mamy zamiaru się z nim żegnać, ani traktować go jakąś taryfą ulgową. George Warner, kapitalny przechwyt. I teraz Kamiński świetnie rozprowadza piłkę. Polak, George Warner, uruchamiamy te ofensywne skrzydła i wahadła. Jonge na jeden kontakt, Linus Jansen w polu karnym, to musi być 3 do... Jezus Maria, próbował pan... Nie trafił Linus Jansen w tej sytuacji. Co się wydarzyło? Ja nie... Pierwszy raz zobaczyłem, żeby zawodnik sterowany przez komputer w tej kamerze taktycznej w takiej sytuacji decydował się na loba. Linus Jansen
Coś ty zrobił. Gdyby to wpadło do siatki. No niestety nie wpadło. Tym bardziej szkoda, że ty miałeś perka na mocne strzały. Miałeś, wydaje mi się, wystarczająco dużo czasu, żeby w tamtym miejscu załadować po prostu pod ladę. Świetny przechwyt Henninga Matricianiego. Leroy Sané ma trzech zawodników na plecach, ale widzicie, wywalczył tę piłkę. Cyril Anjonge wypuścił, a ten do Jansena. Natychmiast goni go Scott McTominay, ale Linus Jansen jest oczywiście szybszy. Zagrywa do Kamińskiego. 3-1 w 70 minucie. Dośrodkowania i nasi skrzydłowi są dzisiaj w gazie, a Linus Jansen zgarnia kolejną asystę. Myślę, że możemy pokusić się o jakąś zmianę. Zmienić Cyril Anjonge i wpuścić w to miejsce Wernera? Proszę bardzo. Niech będzie to i Werner. Skrzydła działają fantastycznie, ale boję się trochę rozregulować ten funkcjonujący dobrze organizm. Wpuścimy z kolei Jansena w miejsce Calvina Basseya na boisko. Zatem dwie zmiany. Młodziutki Werner oraz nieco starszy Jansen na środek obrony jako ten towarzysz Erika Martela. Leslie Ugochukwu i Beniat Turientes natychmiast przejęli tę piłkę i teraz Werner do Warnera. Warner oddaje do Wernera. Werner, Kamiński, Jansen. 4-1, moi drodzy, to jest deklasacja. Urządzamy sobie tutaj powtórkę z rozrywki z meczu z Borussią Dortmund. Nieprawdopodobne jest to, jaką formę mają ci zawodnicy. Naprawdę jestem zachwycony i myślę, że chyba już w tej sytuacji możemy dać zagrać też i Bartkowi Sliszowi. Myślę, że może zagrać nawet Sardella w miejsce Matricianiego. Niech ci piłkarze dostaną też swoje minuty już. Kiedy jesteśmy do tego stopnia pewni tego wyniku, to niech faktycznie i tak będzie. Przejdziemy sobie do symulacji, ale tylko po to, żeby de facto w tej symulacji, no wiecie co, nawet przejść do wyniku. 4-1, takim rezultatem się ten mecz zakończył. Dublet Leroya Sané, gol Kamińskiego, gol Jansena, asysta Sané, asysta Kamińskiego, asysta Jansena. Niesamowicie działał ten tercet ofensywny i wejście z ławki rezerwowych naszych zmienników też całkiem niezłe. No myślę, że nie tego się spodziewali kibice Lipska po tym, gdy już w 19 minucie Pavlidis otworzył wynik tego meczu, ale my wiedzieliśmy dobrze, że chcemy zdobyć 3 punkty i że liczy się tylko zdobycie 3 punktów. Aktualnie Schalke obroniło tą swoją trzecią lokatę w Bundeslidze. 55 punktów, 2 mniej do Leverkusen, 3 do Borussii Dortmund. Kamiński wydaje się mieć niewystarczająco skuteczny plan treningowy. Nie, no uważam, że troszeczkę tutaj przesadzacie. Damy troszeczkę więcej skupienia na szkoleniu. Tutaj damy trochę bardziej zrównoważone, albo i nie, no może być to skupienie na szkoleniu także uwzględnione. I to samo się tyczy Leroya Sané, ale pozostali zawodnicy radzą sobie tutaj po prostu fenomenalnie. I radzą sobie zarówno na boisku, jak i otrzymując te minuty, kiedy już te minuty faktycznie dostają od nas. Naprawdę ta ekipa gra jak w najlepszym niemieckim Zagłębiu Rurowskim Gelsenkirchenowskim zegarku, mówiąc kolokwialnie. Kolejny mecz w lidze to starcie z Hanowerem na sam koniec miesiąca. Z Hanowerem, z którym to, no właśnie, czy powtórzy się ten scenariusz, że wygrywając bardzo ważny mecz, teraz grając z zespołem zdecydowanie słabiej notowanym, nagle się okaże, że jego zlekceważyliśmy i zagraliśmy dużo gorzej? No mam nadzieję, że nie. Chociaż fakt faktem, trochę eksperymentalnym składem wyjdziemy na ten mecz z Hanowerem ze względu na to, że już za moment, co sprawdziłem, gramy także w meczu pucharowym z Bayerem Leverkusen. Dlatego kilka nazwisk, które niekoniecznie grają na co dzień od pierwszej minuty, teraz faktycznie od pierwszej minuty zagrają, żeby móc tutaj rozważyć rotację. Po prostu będziemy trochę rotować tą naszą ekipą. Arnold wskoczy na lewą obronę i Jansen tutaj go zastąpi, albo wiecie co, w miejsce Jansena niech będzie Mosur. W środku pola natomiast Turientes i Slisz. A niech będzie Slisz, proszę bardzo. Tutaj szansę od pierwszej minuty dostanie w miejsce Cyrila Anjonge, może zagrać Werner i w ogóle Anjonge może zmienimy i wprowadzimy za Anjonge tutaj Mohiego Agiemanga. Zatem skrzydła są w takim gazie, grają tak dobrze, że grzechem byłoby je jakoś zmieniać. Dlatego zostawię tą ofensywną trójcę, ale trochę pozmienialiśmy resztę składu. Pojawił się Mosur, pojawił się Arnold, Slisz, a także Werner. Więc mamy tutaj pewne rotacje, ale też nie do przesady. Nie zmieniając o 180 stopni tego składu. Jezus Maria. Kontuzja Bartka Slisza, która go dyskwalifikuje z gry. No to nie zagrał za dużo, chłop.
ej, no nie mogą się nam teraz wysypać wszyscy środkowi pomocnicy, no to by było niepoważne, a to już jest drugi środkowy pomocnik i to jest gol! Smolcić! No nie, no nie, ja się na coś takiego nie pisałem. Schalke przegrywa na Arena auf Schalke z Hanowerem. Linus Jansen, zagranie piłki na skrzydło do Kamińskiego. Kamiński na przedpole, ma piłkę Berg, kapitalnie Jansen, odpowiadamy, nie Jansen, przepraszam, Zane, chociaż asystował mu, Linus Jansen? Nie, Beniat Turientes? Sam właściwie nie wiem, ale dobrze, szybka odpowiedź, o to chodziło, trochę nas po prostu zdekoncentrowała ta natychmiastowa strata Bartka Slisza i wielka szkoda, że Bartek Slisz od razu pożegnał się z Murawą, grając zaledwie 7 minut, ale to już jest taki poziom i moment tego sezonu, że faktycznie intensywność daje o sobie znać. I niektórzy piłkarze po prostu jej nie wytrzymują. Te mięśnie, te wycieńczone organizmy po prostu już mogą odmawiać współpracy. A teraz Hanower świetnie broni Ariel Mosur, który radzi sobie póki co na środku obrony zdecydowanie lepiej niż, ku mojemu zaskoczeniu, Erik Martel. Berg. Werner. Zane gdzieś tam wypchnięty do narożnika boiska w 13, z numerem 13. Egzekwować ten rzut wolny będzie w 44 minucie Linus Jansen, więc zobaczmy, jak go rozegrają. Werner. Zagranie. Czy Mosur będzie strzelał? Nie, ale ile przestrzeni mają tu nasi zawodnicy. Berg, ale dlaczego? Ej, jeżeli Berg nie był na spalonym, to szczerze, spójrzmy na to szczerze, to było jedno z najdziwniejszych zachowań, jakich mogliśmy się spodziewać po tym zawodniku, prawda? Takie jest moje zdanie na ten temat, możecie mieć oczywiście inne, w pełni macie do tego prawo. Schalke póki co remisuje. Jest to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, dlatego resztę tego spotkania póki co będziemy śledzić też z tejże perspektywy. No może nie aż z takiej intymnej kamery, troszeczkę sobie to oddalimy na perspektywę współpracy, by móc dokładnie patrzeć, jak ta ekipa się układa. A może z takiej perspektywy, dlaczego by nie? Co jakiś czas można się też i pobawić tymi kamerami. Berg do Wernera. Werner może zagrać na skrzydło, bo tutaj jest już Kamiński. Kamiński świetnie nawinął jednego. Neumann jest obok niego. Kamiński, Jansen, gol! 50. minuta, po raz kolejny kapitalna współpraca tych dwóch zawodników się opłaca. Kolejny gol Kuby, kolejna asysta Kuby Kamińskiego i kolejne trafienie Linusa Jansena, który, no tak jak mówiłem, chyba nie zauważył w ogóle, że miał jakąś przerwę w takim regularnym graniu w piłkę. Schalke, podobnie jak w meczu z Lipskiem, zaczyna od straty bramki tylko po to, żeby później odrobić straty. I mam nadzieję, że tak jak w meczu z Lipskiem, nie zatrzymamy się na tylko prowadzeniu jedną bramką, tylko pójdziemy po kolejnego gola i kolejnego. Erik Martel wybija tę piłkę i widzicie, nie ma tutaj Lesleya Ugochukwu i nie ma kto tej piłki zagarnąć. Ja, to co ja mówiłem w tamtym meczu, to nie był Farmazon. On naprawdę jest niezwykle istotny. 60. minuta, czas przejść do zarządzania zespołem i pora na zmianę. Zmianę, którą będzie wprowadzenie właśnie Lesleya Ugochukwu, a także Mohiego Agiemanga. Zatem wszyscy fani i kibice tegoż gańczyka z numerem 7 na plecach, łączcie się w sekcji komentarzy. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Jakub Kamiński zagrywa daleko głową. Fatawu. Ależ huknął Berg. Leroy Sané. Kunze. Turam. Strzał broni Elias Posz. Beszuszkow. Piłkę spokojnie. Co? Co? Ja wiem, że w pełną odpowiedzialnością Jakuba Kamińskiego nie jest gra w defensywie, ale jak on się z tym... Kompletnie opóźniony Polak przy tym wyskoku do piłki. To była jego piłka. Jego i Henninga Matricianiego. Hanower wyrównuje. Mecz zaczyna się od początku w 63 minucie. No i inny scenariusz sobie wyobrażałem na to spotkanie, ale tak jak mówiłem, nie pokpiłem tego meczu. Sami widzicie, że znaczną część tego spotkania obserwujemy też z tej perspektywy kamery taktycznej. No a niestety efekty tego widać gołym okiem. Tymczasem Mohi Agiemang do Leroya Sané. Broni Wania Milinkowicz-Savić.
20 minut do końca. Myślę, że tutaj już nie ma co. Możemy nawet ten mecz przegrać, ale mnie w tym momencie interesuje tylko jedna rzecz. Przejście na formację 4-2-4. Układ taktyczny, w którym to będziemy grać tiki-taką, grą z kontry. Możemy grać tiki-taką, możemy grać wyżej podwieszeni. Możemy zagęszczać szesnastkę ile wlezie. I teraz dokonamy tutaj niezwykle kluczowych zmian. Na lewym skrzydle Kamiński, na prawym Zane, Agiemang i Jansen jako ci napastnicy kluczowi. Tu Arnold, ale myślę, że Embolo też byłby nieoceniony tutaj. Ale to już chyba będzie przesyt, jeżeli zapakujemy tutaj jeszcze jednego napastnika, jeżeli wciśniemy tutaj jeszcze jednego skrzydłowego. No dobrze, spróbujmy w takim wypadku. Brzmi to absolutnie szalenie, jest to plan szalony. Jedynym odpowiedzialnym za nasze ustawienie w defensywie będzie Ugo Czukwu, jeżeli chodzi o środek pola. Calvin Bassey będzie towarzyszył Erikowi Martelowi. Zobaczymy, czy ten przebłysk geniuszu taktycznego po raz kolejny da o sobie znać. Teraz, kiedy przejdziemy na tę taktykę, kiedy zmienimy nasze podejście do tego meczu, kiedy będziemy grać zdecydowanie wyżej, odważniej i bardziej ofensywnie, grając po prostu taki futbol na tak. Ale by tego dokonać, trzeba piłkę przejąć. Trzeba ją odebrać. Ariel Mosur, bardzo dobrze. Mohi Agiemang, myślałem, że przejmie tę piłkę. Tak się jednak nie dzieje, panowie, bardzo asekuracyjnie gracie, nie podoba mi się to. Henning Matriciani przejął tę futbolówkę i teraz Leroy Sané. Cały czas Leroy Sané, Malinusa Jansena, Jansen, 80. minuta. Panowie, powinniśmy atakować. Agiemang, Matriciani. Zatrzymywany tam Leroy Sané, a mam wrażenie, że właśnie do niego chciał podać tę piłkę. Jest Sané na skrzydle. Matriciani. 84. minuta. Sané do Agiemanga. Agiemang, Berg. Piłkę ma Kamiński. Gol! 85. minuta. Co za dziwaczna animacja. Teraz się zbagowała, ale Jakub Kamiński biegnie do narożnika i biegnie do niego. Ej, to w sumie ciekawe. Możemy obejrzeć tę cutscenkę z takiej perspektywy. To się nie zdarza często. I ej, z takiej perspektywy to wygląda jeszcze fajnie. Jest takie bardzo legitne. No to teraz te zmiany, które wprowadziliśmy, już totalnie sensu nie mają. W tym momencie powinniśmy bronić tego wyniku za wszelką cenę, a ja wprowadziłem tutaj absolutnie każdego ofensywnego piłkarza i dlatego nie powinno się dokonywać zmian w założeniu, że coś trzeba robić tylko wtedy, kiedy one są faktycznie potrzebne. Aczkolwiek teraz Sanchez, jeszcze zagranie do Traore, Jezus Maria, Calvin Bassey, nie możesz popełniać takich błędów, nie możesz robić takich dziur. Arnold, asekuruj, Neumann, dogranie, Calvin Bassey wybija tę piłkę, 90. minuta, Brill Embolo, nawet jeżeli jego jedynym wkładem w ten mecz miało być wybicie tej piłki w ten sposób, to zrobił robotę, a my wygrywamy z Hanowerem 3-2. To był niezwykle ciężki mecz i to tylko pokazuje, że nie ma co deklasować, nie ma co lekceważyć drużyn niezależnie od tego, z jakim rywalem się mierzymy. To był bardzo wyrównany mecz. Czasem potrzeba trochę szczęścia. Powiedzmy, że szczęście nic do tego nie miało. Bez wątpienia daliśmy z siebie dzisiaj wszystko. No i co jeszcze możemy powiedzieć? Nikt nas nie zatrzyma. No dobra, to dosyć daleko idące... Dosyć daleko idąca... teza. Ale odważna. Lubimy takie. Na 2 miesiące Bartek Sliż wypada, zwichnął bark. I widzicie, teraz chcę tylko powiedzieć, że w tym momencie wiecie, kto wpadnie do składu? Na ławkę, przepraszam. W miejsce Bartka Slisza wskoczy tutaj Panewiś. Czyli ten zawodnik, którego wielu z was też zastanawiało się, po co ty go w ogóle kupujesz, chłopie. I patrzcie, chociażby po to, żeby w takiej sytuacji mieć te opcje, chociaż faktycznie uszczuplił się ten nasz skład, mam wrażenie, tutaj znacznie. Beniat Turientes z tym Lesleyem Ugo Czukwu całkiem nieźle sobie radzi. Henning Matriciani, sami widzicie, jak sobie radzi reszta ekipy, także po prostu kapitalnie. I teraz przechodząc do zespołu, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o statystyki, ale zacznijmy od raportu z wypożyczeń. A tutaj widzimy, że piłkarze wypożyczeni odpalili już no na pełnej, to trzeba powiedzieć. Dorin Thoma już plus 8 punktów overalla, niesamowity jest to piłkarz i w ogóle ta nasza młodzież jest piekielnie zdolna. Niesamowicie. Bartłomiej Bąk plus 21 punktów overalla. Okej.
Plus 8 zaliczył także Julian Marin. Ale teraz, możemy skupić się na spotkaniach. Tych najwięcej rozegrał oczywiście Elias Posch. Najwięcej bramek zdobył już Linus Jansen, który wyprzedził i nadrobił trafienia Njonge. Njonge 16, Sané. O, patrzcie jak ładnie. 17, 16, 15. Kamiński z kolei 12 trafień i 13 asyst, więc już zrobił double-double. Double-double zrobił także Cyril Njonge i Linus Jansen. Leroy Sané ma z kolei 15 trafień i 5 asyst. Brill Embolo, 9 goli, 4 asysty. Kenneth Taylor, no ubolewam, bo forma tego zawodnika była zdecydowanie wzwyżkowa. Jeżeli chodzi o czyste konta, tych Elias Posch zachował 15 i mnie interesuje jeszcze sprawa rozwojowa. Jak to wygląda spośród tych naszych piłkarzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o Henninga Matriccianiego. Rozwinął się o 1 punkt overalla i potrzebuje teoretycznie 83 tygodni. Zastanawiam się, czy gdy Henning Matriciani nie załapie jakiejś formy wzwyżko... O nie! Embolo spadł overall! No myślałem, że dłużej się nacieszymy. Naprawdę byłem przekonany, że dłużej się nacieszymy Brillem Embolo w tym wydaniu. Ale z tego co widzę, to niestety nie. Już 79 punktów overalla, no ale to tylko pokazuje, że... Był idealną opcją na tu i teraz. Na ten moment. W tej chwili był po prostu perfekcyjny. No a dalej zobaczymy. Mamy też kilku zawodników. Może powinniśmy jednak sfinalizować jakiś transfer. Powinniśmy zakupić tutaj kogoś. W sumie teoretycznie rzecz biorąc, w praktyce wiemy, że klub opuści Linus Jansen, że go sprzedamy. A jeżeli chodzi o nasze wytyczne, to jednym z wytycznych jest ściągnięcie do zespołu kluczowego piłkarza grającego na pozycji napastnika. I może niektórzy z was chcieliby tutaj zobaczyć jakąś nową twarz. A może niektórzy z was chcieliby zobaczyć Hakona Arnara Haraldssona, jeżeli mielibyśmy znowu ukraść kogoś z Mainz. Ale zmierzam do tego, że może ktoś z was chciałby zobaczyć tutaj powrót na przykład Dženana Pejčinovića albo ściągnięcie Arnauda Kalimuendo, który byłby w naszym zasięgu spokoju. Ej, Kalimuendo byłby nawet dosyć sensownym transferem, dobre pieniądze, zgadzałoby się to. Kalimuendo jest dobry. Wiecie, kto jest jeszcze dobry? Dobry jest także Gonzalo Morales, którego możemy też wyciągnąć za maluteńkie pieniądze ze względu na jego kończący się kontrakt. Dobry byłby też oczywiście Dženan Pejčinović i jego potencjalny powrót do tej kadry. Powrócić może... Może mógłby Dawid Haas, chociaż wydaje... Szczerze mówiąc, uważam, że nie. Że furtka akurat dla Haasa to jest raczej zamknięta. Keke Top, no nie dojechał do pewnego poziomu. Mamy tutaj także kilku innych piłkarzy, przepraszam. No jest tutaj wiele różnych opcji. I może warto jest do którejś z nich się przychylić, albo nad którąś z nich się pochylić i zastanowić, i rozważyć, czy faktycznie warto, czy nie warto. Mamy dwie informacje w czacie z zawodnikami, od Wernera, a także od Berga. Wiem, moi drodzy, że jesteście bardzo głodni kolejnych spotkań, że jesteście głodni tych dramatów związanych z tymi nadchodzącymi meczami, ale... dwumecz ze Szturmem Graz, mecz pucharowy z Bayerem Leverkusen, tu się będzie naprawdę działo, ale to już w kolejnym odcinku.